absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w DMC Devil... DMC 2. Bez dalszej części po DMC. Po prostu DMC 2. Okej, okay. Kontynuujemy. Misja 15. Powinno być od drugiej części około 20 misji na całą grę. Tak więc, let's go. Czy ja mogę coś spowerupować po tej misji? Tu jest full. Itemy, co mogłem, to full. Gnaty, też wszystko na full. Dobra. No to póki co rozpoczynamy misję. Otaczają go jak chmury i desperacko szukają mrocznej krwi łowcy. Jakoś tak by to było. Alrighty then. To co teraz? Mam nowego pada, więc nie powinienem już tak debilnie przeskakiwać z miejsca na miejsce. O co może chodzić teraz? To jest leczenie? Tak, to było leczenie. Dobra, nevermind. To? Ja, dobra, tutaj coś strzeliłem i co teraz? Wcześniej to zrespiło fantoma. Co teraz? Okej. Dobra, jak mówiłem, let's go. W tej części kompletnie mi nie zależy na ocenie stylu, bo de facto na w sumie w tej części nawet nie istnieje. Więc po prostu dla zwykłej wygody. Nie mam wejść. Czy serio, cała ta misja polega tylko na tym, żeby sobie walczyć drogę? To literalnie tylko... Tylko to by pasowało do opisu. Dobra, bariera zeszła. Co teraz? Wow. Okej, okay, I am shocked. Literally, I am shocked. W sumie nie wiem, czy powinienem być. Okej. Okay. Kolejna misja w takim razie. Chaos? Boże, chaos. Chaos rwie się, kiedy łowca biegnie ku niebu. Iż tak? Aż się prosi jakiś sekret. No dawaj. Będzie czy nie będzie? A proszę, jednak nie ma. Chyba, że to nie... Nie w tym pomieszczeniu, na przykład. Aha, dobra, tutaj pod lewym triggerem jest ten. Pod jednym triggerem jest zmiana broni palnej, ale pod drugim jest oznaczenie. No to jest głupie. A
Ale teraz mogę jakieś normalne uniki chociaż robić. No, pięknie. No. Serio? Jesus, ile ich tu będzie? No jak mi wyskoczył? Czy wyskoczył? Wysunął. Wow, serio? Zaliczymy tutaj B? Przecież to jest takie, takie gówno. Naprawdę. Gdzie to jest jakiś styl? To po prostu w zwykłym muceniu wszystkiego, co się rusza. Ale w sensie w muceniu w ten sam sposób, nie? Bo o to się tego nie rozchodzi. No proszę. Udało się zrobić eskę. Ale uwaga. Jakby... Serio, niech w naprawdę, niech w trzeciej części już dojdą te normalne oceny z tyłu. Tak jakby w czwórce i... w innych tych. W ogóle zobaczyłem sobie film ze wszystkimi sekretami. I okazało się, że tam, gdzie były te w pierwszym odcinku, chyba dwie misje temu, były takie trzy, które ja myślałem, że są nie do zniszczenia. Takie kolumienki, czy tam posągiszki. Otóż one były do zniszczenia, tylko trzeba było odpowiednio długo w nie młócić. I wtedy zeszłaby bariera i zdobyłbym kolejną część amuletu do zmiany. Ale... no, nawet nie wiem, czy to było warte. W sensie nie zdążyłem nawet wyczytać, bo go się tylko pokazał, jak to zdobyć i opis przedmiotu, ale nie pokazał w ogóle, co to daje. Więc ciężko mi stwierdzić, czy... faktycznie ominąłem coś dobrego, czy coś takiego. O, ale to pamiętam z tego filmiku. No. Ah, fuck me! Żegnam was wszystkich, adios! Bo co w ogóle zbieram tych czerwonych ordy, mam tego w pełno. Dobra, spróbuję to teraz zrobić w sposób taki, żeby mi to nie wciągnęło. Nie, tu. Bo tu? Nie. Bo kojarzę, kurde, takie pomieszczenie i to był. I gdzieś w takim pomieszczeniu był sekret. Mogę wyżej? Nie. Co to jest? Sacrilance. Nie mam bladego pojęcia, jak to przetłumaczyć. Jakby było sacrifice? Okej, okay, ale sacrilance? No idea. To wygeneruje... Distortion... Puls? Coś takiego. I sprawi, że świat ludzi zbliży się do świata demonów. No, tak mniej więcej by to było do przetłumaczenia. Może to było ten. O! Fyk! Cała niebieska orba, cała niebieska kulka. Spoczyj. No dobra, zdobyłem jakby... Aha, okej. Okay. Dobra, i co teraz? Serio, żegnam was wszystkich. Nie mam czasu się użerać z wami. Tylko nie muszę wykombinać, gdzie mam w ogóle teraz iść. Zakładam, że jak są przeciwnicy, to jest dobrze.
Mam idea. Okej, no wróciłem do punktu wyjścia. Pytanie, czy ja miałem wrócić do punktu wyjścia, czy... Dobra, teraz to się cofam. Panu żegnam. Może tędy? Proszę. Co, wkraczamy do świata demonów coraz bardziej? Czy... O! Bosik się szykuje. Ej no weź! Serio! Znowu on! Okej, Boldacker po raz drugi. Tylko tym razem ma chyba tarczę i większy pasek zdrowia. Unik, pamiętaj unik, typie. Dobra, przemiana i jedziemy, co ja się będę perdoli. Co będę chcę atakować bossa, a atakujmy jego przydupasy. Żyłem jeszcze te dzielki? No niestety sobie żyje jeden. Szkoda. O, dobra, akurat go zabiję, nie? No. Jezu! Okej, cios za cios. Bo się inaczej będziemy bawić. Jeszcze jeden strzał. Dziękuję. Okej, zakładam, że to jest koniec tego bossa, tak? Okej, coś po sobie zostawił. Aha, kolejny Sacrilens. Dobra. Dobra, czekaj, z której strony tu przyszedłem? Nie z tej, z tamtej. Czyli czekajcie, co, teraz mam się tak po prostu wrócić? Seriously? Czy mam tutaj użyć? Tak, tutaj mam użyć. No i co się dalej dzieje? Widzę, że Kalina Ansa nieźle radzi. Dwa strzały i takie coś zmarło. Ale dobra, w sumie nawet nie muszę z nimi walczyć, więc może nie będę tego robił. Kolejny gołd, kolejne typy. To żegnam panów. Do wyjścia? Nie, to jest zamknięte. Tego nie mogę przeciąć. A, okej, dobra. Po prostu miałem tylko i wyłącznie z nim walczyć. Kolejny Sacrilens? Tak jest. Dobra. To już trzeci, czyli co, do trzech razy sztuka?
koniec misji, czy... Okej, okay, już wiem, co mam robić. Mam przejść przez te drzwi, które powinny być teraz otwarte. Dokładnie. Teraz walka będzie. Żegnam, przechodzimy i tu powinien być za chwilę boss. Piosenka. Ja. No, czas na walkę w takim razie, której szukałem przez prawie 10 minut. O, ciekawe. Aha, jak ja mam mu zadać obrażenia, co? Nie, nie gadaj. Nie. Nie, że tak będzie wyglądała ta walka. Nie, ja tej walki nie zamierzam prowadzić w taki sposób. Żegnam. Ja pierdzie. Ta walka by trwała chyba 10 minut. Jak nie dłużej. Dobra, wróciliśmy do tego... biura. To się nazywał Arik? Coś na A. Może porażka normalnie to jest z tą grą. I się nie dzieje, że naprawdę ludzie nie lubią tej części. Myślę, że jedynka jest do bani. Przez to jak już przestarzała, ale... W jedynkę w porównaniu z dwójką to się w ogóle nie zestarzała. Dwójka to jest totalne dno. Zło musi zostać... wyzwane i zniszczone, jakoś tak by to przetłumaczył? Więc okej, okay, let's go. Czy to będzie czysta walka z bossem, bo trochę sugeruje to ten obrazek. I jest to bardzo możliwe. Immortal!
Is there a problem? You! Is that the Medallia? You switched it? A false coin for a false god. Jaki? Kiedy on zmienił te... Że dobra, no kiedy? Miał pewnie sporo czasu, żeby je podmienić. Showtime. Ale że ten debil Arius... Nawet nie wiem, czy to już powiedziałem. Ale że on się nie zorientował, że ma, że ma fałszywkę? Jestem aż w szoku. Dopiero teraz się zorientował. Jak tam moc się nie... Właśnie... Ciekawe mnie, jakiego demona on sobie próbuje przyzwać, bo... Jedyny demon, który przychodzi mi do głowy, to jest Mundus. Tylko, że my Mundusa jakby zabiliśmy. I to nie tak, że go zabiliśmy, że on jest uwięziony, jego energia coś tam, tylko on został przez tamtego dosłownie po prostu unicestwiony. Dobra, czy mogę Ariusa normalnie teraz bić po mordzie? Tak, mogę. Czyli pasuje tylko dla odciągnięcia uwagi. No to jest kolejna walka z niby bossem, która praktycznie nie daje żadnego fanu. On jest tutaj. Okej, wystrzelaj mi szybko, zeżarły tę formę demona. Dobra, nie. Nie, bo ja nie mogę na to patrzeć po prostu, jak to idzie. Kończmy to. Boże, co, nad czym ty płaczesz, typie? Da hell? Co załadował do tych pocisków, że gościu takie coś zrobił? W sensie, że Arius wyleciał z taką siłą. To jest dobre pytanko, mi się wydaje. Dobra, misja skończona. Kolejna w takim razie. Trochę wątpię, że to będzie już koniec. There's just one thing left. Oh! Kill me. Kill me and everything will be over. I thought I was a descendant of the clan that protects Videmarly. The ones who have the blood of the devils. But the truth is... I was created by Arius. I could become a monster and attack the humans at any time. Now, kill me. It's your job to hunt devils. So? Mój mózg się wyłączył w tej cutscence. Dlaczego ona chce, żebyśmy ją zabili? Skoro cały czas działała na własną rękę i nic się takiego nie stało. Tu się jakieś chore wiksy dzieją, coś się otwarło. Was incomplete. But the door to the demon world is...
Wait! What are you doing? My job is hunting devils. Once you enter the demon world, you may never be able to return. Nie, raz się udał, drugi też się uda. I'm expendable. You don't need to worry about me. I'm happy if I can die like a human. No. Devils never cry. But... Let's leave it to fate. Heads, I go. Tails, you go. See you around. Don't you want to hear the story about Sparta from Mathieu? I know. He did the same thing. Hold on to my coin, Lucia. Ale chyba dobrze mu myślałem z tym podwójnym awersem. Było nawet widać przez chwilę, że są dwie takie same. Misja 18. Łowca przezwycięży wszystko, z czym zawalczy. No. Nie wiem, jakoś tak. What the f- Fuck! Co to za jakiś merch wszystkiego, z czym żeśmy zawalczyli? Argosax the Chaos! Byście widzieli, to ma zdrowia? Adios! O, proszę! Jest one hit, one kill, ale to zabiło tylko... To zabiło tylko to ten... Jeden pasek życia zdjął, bo to zabija to, z czego on jest zmerdżowany. Dla mnie spoko. Boże, ile tu miał pasków życia? 6? Czy 7? Już nie ma opłaca, żebym się z tym męczył tyle czasu. No, co teraz? Więzienie ducha, czy jakiś... Czy jakaś druga faza? Spare embody? Co? Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Żegnam. No. Żegnam. Pokonaj final bossa jako Dante Arbo Lucia. Okej. Okay. Czyli w tej części jest tylko 18 misji. Dante gdzie wciął? Jackpot. To jest jackpot. Nieee! Dante Magic Word! Powiedz to magiczne słowo. No nie powiem. Let's go all the way to hell. Przepraszam bardzo, skąd tu się wziął ten motor? Okej. No mówię, totalnie nie przejmuję się tym, w jaki sposób skończyłem tę grę, bo już od dłuższego czasu nudziło mnie tak naprawdę granie w tę część. Dlatego mam naprawdę szczerą nadzieję, że trójka będzie o wiele, wiele, wiele lepsza od dwójki. Nawet chciałem na początku grać jako Lucia, ale jak to będzie wyglądało dokładnie tak samo... Nie,
nie ma szans, żebym jeszcze raz to przechodził. Zwłaszcza, że to może być po prostu przechodzenie... No, next challenge Lucia. Najgorsze jest to, że to, co teraz było, to po prostu może być przechodzenie dokładnie tego samego, co Dante przechodził, tylko grasz po prostu inną postacią. Więc nie wiem, ja to sprawdzę, ale nawet jeśli nie będzie to to samo, no to chyba i tak tego nie będę przechodził, bo mówiłem, naprawdę, zaczyna mi się ta gra nudzić, nie chcę się bardziej powtarzać w tym temacie, więc ode mnie to będzie tyle, do usłyszenia, do zobaczenia i widzimy się w kolejnym materiale z DMC HD Collection i w pierwszym materiale do DMC 3. Ode mnie to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!